Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam po bardzo, ale to bardzo długiej przerwie. Ej, dla mnie ponad pół roku, nie, nawet więcej, 9 miesięcy, bo ostatnie materiały, jakie dla was nagrywałem, chyba nagrywałem w marcu. Nie, wtedy nagrywałem Bloodborne, później jeszcze troszeczkę Wiedźmina, no powiedzmy tak, w okolicach 9 miesięcy absencji na kanale. No dobra, może nie kompletnej absencji, bo jakieś tam materiały się pojawiały sporadycznie, no ale tak czy inaczej wróciłem. Dużo zmian życiowych, no ale to nie miejsce na takie pogaduchy. Przed wami Dying Light, produkcja Techlandu, rodzimego polskiego studia. No powiedzmy taki duchowy spadkobierca Dead Island, czyli gry, która rozpoczęła moją karierę na YouTubie. Kariera oczywiście w cudzysłowie. Dobra, więc tak, mamy naszą siekierkę, mamy zombiaki, no inaczej. Dying Light moim zdaniem to jest najlepszy symulator apokalipsy zombie jaki jest. No dobra, może pomijając te ulepszenia broni, na przykład ta siekiera zieje ogniem. No ale, dobra, uruchommy może samochód pułapkę. Oczywiście to nie jest sam początek gry. No spójrzcie na mój poziom na górze, teraz nawet spojrzę specjalnie na asfalt, żeby było dobrze to widoczne. Nie, cały czas słabo. O, tutaj w miarę. Poziom zwinności 22, zaraz będzie 23 i poziom siły 24, czyli max. Więc po prostu jednym cięciem zabijamy z grubsza wszystkich. Nie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No troszeczkę mi się pograło. No, powiedzmy tak, pracując po 8 godzin dziennie, zostaje jeszcze zawsze troszeczkę czasu na grę. Możecie teraz spytać, czemu nie na nagrywanie? No, ach, jeszcze po prostu nie ma do tego dostatecznie dobrych warunków. No i też powiedzmy, sfera mentalna mojej głowy też troszeczkę tak szwankowała ostatnimi czasy. Nie, nie, jeszcze w psychiatryku wylądowałem, no ale kurde, nie było fajnie. Dobra, co my tutaj mamy? Co może ułatwić nam poruszanie się? No na tym poziomie już mamy kotwiczkę, więc bez problemu możemy bawić się w Just Cause albo, nie wiem, w Spidermana. Choć nie, no w sumie tylko dwa takie... Oje, szlak, dobra, zapomniałem. Ten lubi pluć na odległość. O kurde, no ale wypadałoby jeszcze trafić na... dobra, w ogóle czy my mamy jakieś zadania? Mamy tak, trujące zioła. Przeszukaj oznaczony teren w poszukiwaniu tradycyjnych ziół. Tradycyjnych, trujących. Kurde, pięknie. Czyżbym przez 9 miesięcy zatracił umiejętność poprawnego czytania po polsku? Ej, całkiem możliwe, bo ostatnio dużo mam wspólnego z angielskim, ale dobra, pomijając to, gdzie jest ten teren z trującymi ziołami? Kurde, dobra, spójrzmy na mapę. Zakładka ta, jak najbardziej. Czy to są trujące? Nie, to są algi, to też są algi. Tutaj algi, trujące zioła, no halo, o, toksyczny porost, blisko, ale jeszcze nie to. Jakiś zbiornik wodny jeszcze. O, tu coś jest, ale w sumie nic tu nie ma. Kurde. No może być problem. Cały czas algi. No tutaj oczywiście bezpieczne strefy, czyli takie miejsca, które oswobadzając zombie, można później wykorzystywać jako bezpieczne przystanie. Po prostu tam jest materac, na którym można się położyć. Jest skrytka, w której można schować aktualnie trzymane przedmioty, żeby później nie zajmowały miejsca w ekwipunku. A takie tam różne szmery, bajery. Nie, ale serio, gdzie są te kurde trujące zioła? Tu? Lawenda? Coś było z lawendą. Moment, spójrzmy w zadania. Znajdź krzewy lawendy. Kurde, dobra, weźmy to, bo wiem, gdzie jest lawenda przynajmniej. I wcale nie jest aż tak daleko. Tutaj. Dobra, oznacznik ustawiony. No i tym razem już niestety, albo właśnie bardzo stety. Nie tak jak miało to miejsce w Dead Island. Tutaj zadania już nie mają tendencji do po prostu zmieniania się między loadingami, więc... No, rage quitów nie będzie, przynajmniej nie podejrzewam, żeby były, bo gra naprawdę mi się podoba. Nie, mega się w nią wkręciłem, no najlepszy symulator apokalipsy zombie, kurczę, broń biała, parkour. No i dekapitacje częste, gęste. No jednym uderzeniem, ale też właśnie, co można zrobić już z postacią na tym poziomie? No można użyć kamuflażu. Czyli to, co znamy z The Walking Dead, z serialu, czyli po prostu upazgranie się flakami i teraz jestem niewidoczny dla zombie. Ale żeby nie pozostać gołosłownym, przetestujmy. No i co, czy jakąkolwiek uwagę waszą zwracam w tym momencie? Nie. A jeszcze dodam teraz, że mam tak dobrze dopakowaną tą umiejętność, że mogę nawet ich atakować i nic się nie potrafią zorientować, że kurczę, jeden z ich pobratymców sieje śmierć. Na prawo i lewo. Dobra, może wszystkich. O, ci mają butle jeszcze na plecach. Ona nie powinna tak eksplodować od razu, no kurde. No i teraz moje zdrowie spadło, na szczęście nieznacząco. Ale dobra, biegnijmy dalej. No inaczej, to ja powiem wam jeszcze odnośnie moich powrotów. No to miał być odcinek z GTA Online pewnie, ku waszej uciesze, ale no niestety. Pewien mankament grania online na konsoli. No skończył mi się po prostu
PlayStation Plus. No, czekam do 10 za wypłatą, żeby sobie uzupełnić na kolejny rok. Kurde, nie tutaj chciałem iść, ale w sumie z zombiakiem można się zabawić takim oto kopem z partyzanta. No jak widzicie, no maksymalny poziom siły, czyli walka orężem jakoś nie przysporzy mi level upu zbyt szybko, ale za to już takie akcje jak wślizgi, czy kopnięcia obunusz, no dobra, obunusz powiedziałem. No, takie coś dostarcza punktów zwinności, to mi bardzo pomoże w przyszłości. No i też oczywiście oprócz poziomu zwinności i siły jest jeszcze ogólny poziom przetrwania, który ja mam teraz na poziomie 24, czyli też bardzo dobrze. No drzewko umiejętności wyglądają tak, to już jest prawie zapełnione, brakuje mi tylko ostatniego, czyli arcymistrza przetrwania. No tutaj w zwinności brakuje dwóch rzeczy, czyli przeskok z powaleniem i... co? Mistrz biegów. No kurczę, to ja na to czekam. Tylko dwa poziomy jeszcze. Dlatego właśnie teraz naciskam w mojej grze na bardzo kreatywne zabijanie zombie. Poprzez, nie wiem, skakanie im na głowy z wysokości, czy wbijanie na kolce. No, wszystko co przysporzy mi punktów zwinności. No, ale dobra, gdzieś tam była lawenda w oddali, więc może uda mi się coś sprzedać tutaj. Komuś? Czy jest jakiś handlarz? Jest. Tak, chcę ubić interes. No ej, co mu mogę sprzedać? Nic nie mogę mu sprzedać. Widzicie, ładnie wyczyszczone, same najpotrzebniejsze rzeczy zostały. A widać, że ogarnięty gracz tutaj gra. O, jak się pochwalił ładnie. Dobra. Idź ty, arogancki batonie. Tam, kurczę, jest ta lawenda, ale nie chce mi się płynąć. Pływa się zdecydowanie wolniej niż się biegnie. Czy nie ma jakiejś liny, po której można przejść? Kurde, nie. A może... Nie, bo to jest bezpieczna strefa. No kurczę, patrzcie. W bezpiecznej strefie nie można używać broni, ale też nie można używać kotwiczki. Więc no, przemieszczanie się na dłuższych dystansach odpada, chyba że... Tam jakoś mi się... Ojej, moment, może teraz? Nie? Nie? No Crane. Crane, kurczę. Crane to jest nazwisko głównego bohatera. Wysłannik GRE. Organizacji, która miała tutaj rzekomo zapanować nad zarazą w mieście Haran. A, czyli powiedzmy znowu tropikalna sceneria, czyli to, co ludzie z Techlandu lubią najbardziej. No dalej, no kurde... O, wreszcie. No nie w każdym miejscu chce się złapać. Cholera wie czemu tak właściwie. No ale powiedzmy w trakcie swobodnego biegu po mieście to w ogóle nie przeszkadza i kotwiczka działa tak jak należy. Nie, naprawdę większych mankamentów nie zauważyłem i to mnie bardzo cieszy. Panowie i panie z Techlandu, no stanęli na wysokości zadania, co tu dużo mówić. No większych bugów nie zauważono, żadnych większych gliczy. Gra ani razu się nie zawiesiła. A, czyżby nowa generacja? Tak po prostu. Nie, dobra, ale moment, tam też coś jest. Ale to nie jest mój cel podróży. Dobra, przyspieszmy. Kurczę, czemu... Far Cry'a mi to przypomina, nie? Takie bieganie niby po dżungli. No i Far Cry też jest kolejną serią, która jeszcze zalega na moim kanale. Trzeba ją nagrać. Ale to spokojnie, spokojnie. Jak już wrócę regularnie do nagrywania, albo do nagrywania regularnego, no to wtedy odświeżymy wszystkie stare serie i wszystkie skończymy. I też będzie czas, żeby rozpocząć coś nowego. Czy kolejne let's play'e? Tego nie wiem. To może też coś innego? Może jednak te recenzje? Może jednak coś zupełnie innego, nie wiem. Vlogi, kurde. Zobaczymy. Co czas przyniesie? Ja teraz naprawdę nie robię żadnych długoterminowych planów, długofalowych, nie. Teraz tu cieszę się dniem. Nie zaglądam dorowaniemu koniowi w zęby. Nie planuję, nie przejmuję się. Mówiąc kolokwialnie, no mam po prostu czasami wyj... Ej, dobra, gdzie jest ta lawenda? Nie, naprawdę, oznaczyć chyba mam w dobrym miejscu, prawda? Rzućmy jeszcze raz okiem na mapę. No, jak na moje, ta lawenda jest tutaj wszędzie z grubsza, ale oznaczmy kolejną wysepkę, na której powinna być. No, jak to w ogóle wygląda? O, czyżby to? Tak jest. Dobra, ile tej lawendy? 6. 6 takich kwiatów, no dobra. Kurczę, szkoda, że to było takie małe i prawie niewidoczne. Może być teraz problem. No ale na szczęście ze spostrzegawczością Crane'a nie jest aż tak źle. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten niby sonar na mapie i też to, co widać oczami Crane'a. Taki powiedzmy radar na, powiedzmy, łapie ciekawe przedmioty w okolicy. Ej, dobra, jest lawenda. No ale lawendy właśnie no nie łapie, chyba że z długości pół metra. Ale to już pewnie nie jego zasługa, tylko po prostu oczu bohatera. Dobra, dalej. Gdzieś się na tamtej wysepce również rzekomo. No dobra, tylko to tutaj, kurczę, w głównie paprocie, więc... O, ale jednak się udało coś wypatrzeć. Dobra, jeszcze trzy.
tylko 3. Będzie może zakończyć to zadanie i pobiec do miasta, tam gdzie czają się zombie. No bo tutaj troszeczkę na bezludnej wyspie, no, ludzi też nie ma, to i zombie też nie. W sumie świetne miejsce na przeczekanie apokalipsy. Skoro zombie nie potrafią pływać, no, wyspa wydaje się miejscem idealnym. No chyba, że potrafią chodzić po dnie. Tak miało to miejsce w ziemi żywych trupów. Nie, dobra, kurde, gdzie jest lawenda? Jest. Okej, okay, jeszcze dwa kwiatki tylko. Tylko dwa. Jakby co, lawenda gdzieś tam też ma być podobno, jeżeli dobrze rozkminiłem mapę, bo widziałem trzy symbole w legendzie, które oznaczały lawendę właśnie. Kurde, no tak można biegać i szukać, ale czy znajdę? Proszę bardzo, no jak na życzenie. Dobra, gadajmy o znalezieniu, to się znajdzie. Proszę bardzo, no nie wierzę. Okej, okay, mamy wszystko. Dostarcz lawendę Toygarowi. Gdzie jest Toygar? 544 metry w tamtym kierunku. Dobra, no to dajcie mi się podhaczyć, proszę. No bo to jest trochę daleko. Nie chce mi się płynąć. Kurde, dobra. Zbliżmy się jeszcze troszkę. Może złapię. Nie, a gdzież tam? Cholera, no dobra. Trzeba iść tędy. Kreatywnie, oczywiście kreatywnie. Żeby nie zamoczyć stopy nawet w wodzie. No tak by było najlepiej. Tego bym właśnie sobie życzył. No. I po takich dwóch niestety kotwiczka musi się naciągnąć. Nie wiem, czy wy to słyszycie tak samo dobrze jak ja. No ale wprawne ucho wprawnego gracza może usłyszeć ten dźwięk. O, teraz się właśnie naciągnęła. Dobra, no to może na górę od razu. No inaczej, tej kopów tkwi w tym, że należy patrzeć na krawędź, na którą chce się wspiąć. Jest to naprawdę bardzo proste. O, o, jest i zombie. Ej, ale też jest losowe wydarzenie. Niebieska ikona na minimapie. Co tu się dzieje? No ktoś na Gzymsie potrzebuje pomocy. Ja będę mógł krzyżę zeskoczyć tam troszeczkę dalej i pobiec. Dobra, kij. Ale teraz tak, mówiłem o kreatywnym zabijaniu, więc tak, może zacznijmy od tego. 20 punktów zwinności wpadło. Teraz może jakieś podcięcie. Dobra, i już jest martwy. Przeszukajmy go. Papierosy. No ten nauk cię nie zabił, ale zabiło cię coś innego. Ktoś inny. Kyle Crane. Dobra. Jakaś nagroda za uratowanie życia. 106 baksów. No w czasach apokalipsy gotówka no zazwyczaj się nie przydaje, ale w tej grze tak. Można kupić uzbrojenie, potrzebne przedmioty, czasami nawet ulepszenia. Ogólnie dużo się dzieje tutaj przy użyciu gotówki. Emon, to nie ty jesteś tym zombiakiem, który jest oznaczony na mapie, tylko właśnie tamten żygający. A ja naprawdę mało zdrowia. Trzeba będzie się uleczyć zaraz. To może tak. Ej, nawet podwójne kopnięcie jest w stanie zabić, kurde. No nie lubię, jak mnie chwytają. Ale właśnie, może wam zaprezentuję umiejętności walki wręcz Kyle'a Crane'a. Czyli dobra, no może nie to, ale chodziło mi bardziej o rzuty judo. Może naprawdę zmieszać kogoś z błotem albo wmontować się w maskę samochodu. Sprawdźmy. Kurde, z tyłu ktoś mnie łapie, ale nie. Dobra, udało się gościa wmontować w drzwi. Zawsze i tak fajnie. Albo też może po prostu wbiec taranem. Też się bardzo dobrze sprawuje, jak trzeba uciec od gromady zombie. Przedrzeć przez tłum. Zwłaszcza wtedy się przydaje. Dobra, co zrobisz bez ręki, kochanieńki, no? Dobra, za mną też, widziałem na mapie. Jest, jest blisko. Oni zawsze są blisko. Są diabelnie szybcy. I też potrafią się bardzo dobrze wspinać. Taki, powiedzmy, nieumarły odpowiednik parkurowca. Dobra, ale moment, moment. Idealnie plecy wystawiła, ale no. Ała. Tak wmontować czyjąś głowę w kamień, no. Że ona jeszcze żyje. Dobra, spróbujmy ją zrzucić na dół może. Może się uda. Jeżeli będzie wystarczająco twarda i to przeżyje. Dobra, a, jeszcze raz. No, no, a, ale chyba główka roztrzaskała się trochę wcześniej. Ojej. Już słyszę ten oddech na swoim karku, już wiem, że trzeba się odwrócić i machnąć. Dobra, kto jeszcze? Nie zdąży dobiec. Ale bez ręki da się żyć, no wstawaj. Choć nie, w sumie i tak nie żyła, to nie ma po co wstawać. Ej, dobra, czy to jest samochód pułapka? Nie, pułapka świetlna, tak po prostu. No miasto jest teraz zabezpieczone pułapkami. Ej, kurde, za plecami? Zawsze gdzieś za plecami się musi też pojawić, no. Może pomoc na dłoń, może pomogę wstać, nie? Dobra, dobijmy. Skoro wysekuje taka komenda, to znaczy, że jeszcze była, no, pełna wigoru. Gotowa do wstawania. A to bardzo niedobrze, kiedy ja chcę otworzyć sobie karetkę pogotowia i ukraść dwie apteczki pierwszej pomocy. No dobra, trzeba Toygarowi dostarczyć lawendę. Podobno śmierdziało u niego sakramencko w mieszkaniu i trzeba było coś z tym zrobić.
No więc oprócz questów z gatunku, no, życie i śmierć pojawiają się też takie z gatunku. Wynieś, przynieś, pozamiataj. No sorry, przyniesienie lawendy, no kto się przejmuje zapachem, kiedy można w każdej chwili zginąć? I to nie od kuli posłanej w głowę, tylko po prostu być zjedzonym żywcem, kurde, ała. To jest sytuacja ciągłego napięcia emocjonalnego, po prostu, no nie ma spokoju. Ja nie wiem, jak tam ludzie mogą spać, a już tym bardziej myśleć o tym, że w ich mieszkaniu śmierdzi i przydałoby trochę lawendy. No chyba, że powód był inny. No ale zobaczymy. Jak już dobiegniemy, tylko najpierw się muszę pobawić. No zaraz poziom zwinności wskoczy. Oj, ta pani się aż paliła na spotkanie ze mną. Z moimi butami. Ej, ale żyje jeszcze? No to piach żyje. Trzeba coś z tym zrobić, ona nie może żyć. No kurde, ej, jak to przeżyła, to naprawdę, no, już chciałem pozostawić ją przy życiu. Ej, ale w sumie tamten oznacznik można zlikwidować. To, o właśnie, to jest jeden z mankamentów. Kiedy się dotrze do oznacznika, to on automatycznie nie znika po prostu. Ale to jest takie, powiedzmy, doszukiwanie się jakichś wad, bo naprawdę no, nie ma ich dużo, jeżeli w ogóle jakiekolwiek są. Dobra, no jeszcze Toygar tylko daleko, to jest wada, ale taka, powiedzmy, która po prostu wyniknęła z samego gameplayu, jest moją winą, tak właściwie. Ej, dobra, uda mi się zjechać tutaj na linię? Kurde, chyba za wysoko, a może nie? A może nie? Kurde, chyba jednak tak, ale zobaczmy, może się nie zabije. Dobra, chyba się zabije, albo nie. Noga na pewno złamana. Ej, choć w sumie niekoniecznie, Dobra, pozostaje się uleczyć i może troszeczkę szybciej zejść na dół. Niż klasycznie skacząc. Ej, no da. No nie lubię, już pierwszy zombie z całej grupy mnie po prostu jest w stanie poturbować, no. Dobra. Przeskok, nara. Ej, ale w sumie... O, shit, no pan młotnik, młociarz, człowiek młot. No dobra, zabawmy się. No, uniki to podstawa, ale fala uderzeniowa, jaką wytwarza jego młot, jest naprawdę duża. Nie można być nawet, no, w promieniu 2 metrów od niego, jak on macha tym młotem. Chociaż naprawdę to jest tylko pręt zbrojeniowy z kawałkiem betonu na końcu. Czy tam cementu. O, dobra, i to jest dobry moment na atak. No, chyba raz tylko trafiłem. Trochę mało. Ale spokojnie, pierwsze koty za płoty, jak to mówią. No patrzcie, no i dlatego się nie opłaca robić mocniejszych uderzeń. Mocniejsze uderzenia wyprowadza się poprzez trzymanie po prostu przycisku odpowiedzialnego za atak. No i większy damage zadają te ciosy, no ale też wolniej się wyprowadzają, ale no. To już zawsze po prostu zabija za pierwszym uderzeniem, no ale... Reszta moich cięć też, no bo są celne. Ej, ten duży zginął? W którym momencie? Nie, serio, jak go już zabiłem? Tam przecież tylko dwa... Góra, no nie no, jeden mówiłem nawet. Celny atak. Poszedł. Ale proszę, ciężki pręt zbrojeniowy leży. Kapeć! Dwa kapcie! Dobra, może teraz zrobię to w ten sposób. No, on nie zdążył uciec. Tak jak ja. Niezły lot, ale bez telemarku. Zginął. Ale dobra, ta eksplozja na pewno sprawi, że tutaj zaraz jakiś zombiak się pojawi. No proszę bardzo. Ej, spróbujmy go wepchnąć na kolce. Tutaj, w pobliżu. Oj, ale pojawił się jeszcze jeden gdzieś. No tu bardziej w tym kierunku. No jeszcze troszkę, musisz wstać tylko. Jeszcze trochę. Niewiele brakuje. No i zginął. Dobra, może tym rzucę. No, to bywa bardzo niebezpieczne. Ale jak już się trafi. No dobra, dobijmy klasycznie kopniakiem w potylicę. Nie, dobra, bo zaraz się zrobi noc, a w nocy jest to naprawdę niebezpiecznie. Wyskakują kolejne, bardziej zmutowane zombiaki, które... Oj, poruszają się zdecydowanie szybciej niż Kyle Crane. No nieważne, czy przy użyciu kotwiczki, czy nie, po prostu zawsze trzeba mieć się na baczności. No i to jest też kolejny mankamencik, że można po tkaninie chodzić, jakby była, nie wiem, jak bardzo naprężona, jak bardzo trwała, no ale... Powiedzmy sobie szczerze, to jest gra, a nie prawdziwe życie. Więc na takie rzeczy trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. No inaczej, gdzie by tutaj była zabawa? No i proszę bardzo, poziom zwinności wzrósł. Co sobie mogę zrobić? Przeskok, który ogłusza przeciwników na całe 5 sekund. Ej, to się może przydać. Na przykład tutaj, hop. No nie, no kurczę, tutaj nie udało mi się akurat przeskoczyć. Ej, ale właśnie, czy Toygar nie był gdzieś bliżej? No właśnie, już pominąłem Toygara dawno temu. Ej, dobra, przeskoczmy ją.
Dobra, i to rzekomo miało głuszyć na 5 sekund. Ej, i faktycznie tak było. Dobra, rzućmy ją. Kurczę, miało być na tego gościa. Już, kurczę, szarpią. Prawie. Do ugryzienia jeszcze nie doszło, no ale oczywiście bohater jest zarażony już. Musi się raczyć antyzyną, czyli taką, powiedzmy, tymczasową odtrutką. No niestety nie działa na stałe. To czasami... O kurde. To czasami można dostać zawrotu głowy lub innego cholerstwa, które przeszkadza, no ale na szczęście nie jest to aż tak bardzo upierdliwe. Czemu tylko gotówka? Wolę ulepszenia. Już niedługo ta broń się wyczerpie, bo tutaj oczywiście bronie niszczeją wraz z użytkiem. No więc trzeba będzie zastanowić się, czy nie warto będzie zmienić niedługo. Ej, co to było? Ej! Ja tylko przebiegam, a ty mnie tak łapiesz za kostki. Kurde, tylko chciałem go pozbawić nóg. No ale, dobra. Odcięcie głowy też może być. Zawsze wygląda fajnie. Okej, tam? Jeśli jeszcze nie macie w bezpiecznym miejscu, znajdź się tam natychmiast. Ale z drugiej strony, tu już jest cel podróży. Dobra, ale wybiegnę jeszcze w noc, zaraz po tym jak dostarczę lawendę. No i zobaczymy, czy przeżyję. Dobra, włączmy latarkę, trochę ciemnawo. Gdzie to było wejście na górę? Tu. Hop. No hardcore parkour. Czy kwatermistrz coś ma dla mnie? Nie. No to okej. Proszę, twoja lawenda. Lawenda! Ach, czuję ten zapach. Dzięki temu naprawdę podniesie się nasz komfort życia. Nie tak bardzo jak przez wybicie tych wszystkich zombiaków, ale zawsze coś. No w sumie dokładnie, no małe przyjemności. Tym trzeba się cieszyć. Chwytać dzień, carpe diem. Dobra. Pozostaje jeszcze faktycznie wypuścić się w noc. Którą mamy godzinę? Zobaczmy. 20:30, no. Zaraz będzie ciemno. Teraz tak, pytanie, czy tutaj nie mam jakiegoś zadania w pobliżu, które mógłbym spróbować wykonać zanim noc nastanie? Chyba nie. Ale dobra, to można wejść troszeczkę wyżej, bo im wyżej, tym bezpieczniej, mimo wszystko. No nie wszystkie zombiaki są mistrzami parkouru i wspinaczki. No i też na szczęście żadne nie mają kotwicy, bo jakby miały, to albo było przerąbane. Nie, przez długi czas, już mając kotwicę, nawet z nią nie grałem, bo myślałem, że to jest do jednorazowego użytku, tylko nie wiedziałem, że można je używać wciąż. Ale na szczęście można. No i komfort poruszania się zdecydowanie wzrasta. Dobra, no włączmy sobie latarkę. Dobra, jedno kopnięcie i może likwidacja. No, klasyczne skręcenie karku. Dobra, no ostatni level zwinności wypadałoby w dalszym ciągu wbić. Więc w dalszym ciągu kreatywne zabijanie zombiaków, czyli pułapki i wszelkie inne akrobacje i wygibasy. Dobra, zaraz powinien zacząć pikać mój zegarek. To oznacza, że noc wreszcie nastała i wtedy podwójne punkty zwinności i siły się otrzymuje za takie nocne eskapady i walki z zombiakami. No i zasłużenie, bo jest podwójnie trudno. O, mamy samą pułapkę, jakby coś się złego działo. Nie dość, że przyciąga uwagę zombiaków, to jeszcze później razi prądem. Dobra, mam tutaj jednego wielkiego zakafiora. W sumie może się zdąży nim zająć, kurde, no zobaczymy, bam, kreatywnie. Choć to go nie zabije. Oczywiście, że nie. Kurde, ale to ma naprawdę duży impet. Ej, co to było? Skąd ta trucizna? Ej, no nie mówcie, że już mnie zauważyli, bo już jest noc w tym momencie. No, nadchodzi. Już nadeszła, wręcz bym powiedział. Więc dobra, spróbujmy. Patrzcie, ile punktów zwinności się wbija dzięki takim rzeczom, jak teraz odpieprzam. A szyb. Czyli taranowanie zamiast zabijania. Dobra, ale tego dużego to zabijmy. Tak serio, serio? Będzie mi przeszkadzał tutaj. Dobra, jeszcze taran. No, i rozpoczęliśmy pościg. Idą za mną, zobaczmy. Dobra, dwóch. To jeszcze nie tak źle. Można im uciec, skacząc na płoty, bądź używając kotwiczki. Tylko wolałbym wyżej trochę, bo oni w dalszym ciągu są tuż za mną. Dobra, dawaj na rury. Oj, nie tak. Dobra, kotwiczka. Te parę metrów zawsze. Okej, w dalszym ciągu są na pewno za mną, więc nie ma co się oglądać, tylko szybko wspinać. Dobra, są. Biegną, ale są zwykłe zombiaki, nie te najbardziej zmutowane, ale patrzcie, oni są zwinni. Bam, jak niczym pająki po ścianach. Dobra, może kopnięciem lepiej, tylko zrzucić. Jakieś punkty zwinności może wpadną, jak ktoś się zabije. Ej, w sumie to podobnie jak w GTA. Tam były gwiazdki pościgu, a tutaj mamy rąby.
pościgu. Teraz mam dwa. Tuż obok minimapy to widać. No i zaraz stracą zainteresowanie. Warto, żebyście zainteresowali się nadal chyba. Albo znowu. Jakieś pułapki może gdzieś tu są w pobliżu. O, jest ten duży zmutowany, ale nie widzi mnie. No debil. Spróbujmy go zaatakować. Haha, martwy. A czy na pewno? Dobra, są worki. I jest Steve Lavenda chyba. Nie wiem po co, ale podniosłem. Nie, ale w sumie to były najbardziej zbutowane zombiaki. Warto wymacać czasami. Oczywiście w poszukiwaniu przedmiotów. Zboczeńcy. No, 128 dolarów. Całkiem dużo. Ej, dobra, ten zombiak spadł tuż koło mnie. A, kurde, no naprawdę nie podoba mi się to, że słyszę ich kroki w słuchawkach. A właśnie, słuchawki też się zmieniły. Bezprzewodowe Panasoniki teraz, więc komfort wzrasta cały czas. No, prezent na święta, trzeba się przyznać. Po prostu. Święty Mikołaj wiedział, co przynieść. No, choć osobiście nie jestem fanem rzeczy bezprzewodowych, bo trzeba ładować akumulatory. No, ale wygoda faktycznie jest duża. Dobra, pułapka świetlna. Warto aktywować. Może ktoś się w nią złapie. Ej, czy to nie był przypadkiem... Ej, to był ten, kurczę, uciekający, trujący zombiak. Jak go złapię, no, to będzie dobrze. To będzie bardzo dobrze, jakby mi się uda go złapać. A jeszcze lepiej, jakby mi się uda go złapać i zabić. No kurde, właśnie, ej. On tu ma problemy z przeskokiem właśnie, no ja też takie zatarcie. Dobra, szybciej, 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 no pełen sprint. Ale jest szybki. Dobra. Jeszcze szybciej. No nie może mi uciec, no nie może mi uciec. Ale to jest ale paradoks. Ja gonię zombiaka, a zombiaki gonią mnie. No, jesteś tu jeszcze? Ach, kurde, blisko. No, dawaj, dawaj, no, ojojoj. Chyba się minęliśmy, ale... No, aaa! Bardzo blisko. Jest! Gin. No, mam szybko przeszukać i spieprzać dalej, bo już teraz ja mam mój własny ogonek, który mi przeszkadza najbardziej. Dobra, 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 pułapka świetna. Aktywować. Oj, dużo zombiaków. Ale to z drugiej strony dobrze. Przybiegnę koło nich i może tamtych zatrzymają. Coś tam się dzieje z tyłu? Oj, dzieje się. I z przodu zresztą też. Dobra, pora spieprzać na górę. Okej, okay, znowu widzą. Tam jeszcze słyszałem kogoś większego. No, ale tutaj bezpieczna przystań. Tutaj nie wejdą. Tak jest, bezpieczna strefa. Uhu! Dobra, i tym pasjonującym pościgiem, kochani, ja skończę ten materiał. Jeszcze nagram dla was jeden z Dying Light, więc nie przejmujcie się. Nie zabraknie w najbliższym czasie. No dobra, w sumie dwa odcinki to nie jest aż tak dużo, no ale też później trzeba będzie inne serie nagrywać. Bo tak w ogóle na Facebooku w mojej małej ankiecie Dying Light zebrało tyle samo głosów, co Until Dawn. Czyli druga gra z nowości, jakie posiadam. A więc zobaczymy, może za Until Dawn też się coś pojawi w przyszłości, może nawet cała seria. Zobaczymy, zobaczymy, kochani. Tak czy inaczej, w tym momencie ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za cierpliwość i że zostaliście na tym kanale. No, postaram się teraz bardziej regularnie wrzucać materiały już. Wszystko, co mam. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!